Dzień dobry Państwu, dziś jest sobotka. Upiłowałem, zobaczcie, drzew ile. Parę minut tylko wyskoczyłem, stamtąd wziąłem grubych drzew. Ścianek, trzy ścianki rozpiłowane. I toporek do rąbania. No tak o, ciach. Ciach. Ja idę na psa jeżdżę. O. O. O, bo trzeba na drobniejsze, bo to będą na rozpałkę. I o, o. I tak to się robi. Praca. Hop, hop. Hop, o. Hop. I każde poranku trzeba na drobno przerąbać. O. Hop. O. I teraz będzie wiaderko drzewek. Zaraz wezmę popiół. Do choboka wyrzucę. Bo po warmiansku śmietnik to jest chobok. A wiaderko takie na śmiecie to jest hasiak. Ale ja tu już się przyzwyczaiłem po naszemu mój, po Białymstocku, po Podlasku, że śmietnik to śmietnik, a wiaderko to wiaderko. O, widzicie? I teraz o tak, o tak, to będzie na rozpałeczkę. Drzewka. O, już to trzeba na drobniejsze. O. 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 A on będzie? I rozłożę w piecu. O. To też idzie. I idziemy do domu i przyjdziemy później. O, o, i niesiemy do domu i chodź. Szanowni Państwo, trzeba patelnię, a patelnię niech stoi. Dobra. O, u Meksykana to się nazywa blat. Jeden, drugi. U Meksykana te blady, gdzie teraz kruczek, to, a to kruczek się nazywa. To, a to fajerki nazywają, znaczy krążki. I u Meksykana to popękane i to popękane. Że trzeba do wymiany. A tu drzwiczki, to tylko ja oparłem się tak o, same wbią i polecieli. On mówi, nie opieraj się nawet. A, my, a co się stało? Drzwiczki wylecieli. Ja my, a dlaczego drzwiczki u ciebie wylatują? Ale to twoje jest mieszkanie. Ale grozi dla mamy jego. A co to mnie to obchodzi? Powiedz, co to mnie obchodzi? Każdy ma swój dom i swoje po prostu. To zgadza się właśnie. Masz rację. Jak woli piwa się napić, zamiast w domu
O, ja poszedłem na psa. Dać. Z kilo kości z mięsem. O, jaki był zadowolony. Jak widzi mnie, to piszczy, że major idzie. Czasami popadają w węglu kamienie, to jest już kamień, a poznać, czy to węgiel dobry, czy nie, postukło. Kamień. Tylko razem z węglem przyjechał, czarny się zrobił i koniec. O. O. Ten normalny węgiel. Ten też. Ten też. Choć nie pracowałem w kopalni, ale mnie nauczył mój brat cioteczny, bo pracował wiele lat w kopalni. Był sztygierem, a sztygier w kopalni to jest bardzo, bardzo dobre stanowisko tam. Tylko rządzi. Sztygier to rządzi. Tylko. Teraz trzeba popiół wybrać, bo nie zaraz. Przynoszę wiaderko. I wybiorę popiół, rozłożę, wezmę i rozpalę. Niektórzy się nie dopalili węgla, to się dopalą. No. A to ja teraz robię, żużluję. A tutaj są, o. Ale byłem, jeszcze niedawno właśnie mieliśmy widzów, właśnie Siedlec i ogółem serdecznie ich gorąco pozdrawiam, Mariusza, Dawida, tak? Tak. I a... Kurczę, trzeciego zapomniałem. No, a ty wszystko zapomniał. Widzicie? Proszę pan, o! Ja chcę pokazać, z czego piec zbudowany. Można tu kamerę? Piec zbudowany jest tak. Przeciszczę. Kaple. Kaple. Obwódka pieca. Później tu mnie stawione cegiełki, takie specjalne cegiełki, to są cegiełki, nie kafle i nie cegła, tylko cegiełki takie z metalu do grzania wody. To ja teraz trzymam haczyczek, o to, to ruszta się nazywają, ruszta, o. I trzeba zawsze, jak rozpalać, przeróżnować dokładnie ruszta, wyczyścić, żeby nie było żadnego śmiecia na rusztach. Żeby nie było, żeby piec był czysty. Wtedy od razu idzie do komina. Komin jest tam. O. I idzie tu. Do pieca. Idzie tam. Tak. A kto to myśli, że ludzie są wariaci? Co oni dopiero się urodzili niedawno? Ludzie wiedzą. A niektórzy pytali się o mnie. A. Pyta to brzydkie słowo. Dowiadują się inaczej. Chcą wiadomości. Wiadomości chcą o piecu. Może chcą same nauczyć się czyścić pieca, piecy. No to proszę, ja pokażę. Ja nie jestem taki, że nie nauczę i tak dalej. A, nie nauczę. Ja chcę, żeby młodzież nawet otworzyli się starodawniejsze zawody, taka kowal, zdun. Ale coś mam dla ciebie dobrego. Kominiarz i tak dalej. Ale i chciałem powiedzieć, że ja nie będę z nim nagrywał live. Bo nie, po prostu niech on, ja nagrałem, zarobił, żeby wiedział, że ja jak nagrywam, najczęściej sam nagrywam to i po prostu ja wykorzystuję te pieniądze na dobre cele, a nie na złe. A ja na złe cele wykorzystuję. A to przepraszam bardzo, ja nie będę rozmawiał, jak ty nie będziesz rozmawiać.
jeszcze zmiotki wezmę. O. Zmiotki. I jeszcze trzeba wyczyścić tu. Dalej piec, o. Bo też jest popiół. O, wyjmij dokładnie. Trzeba. Zaraz pójdę, przyniosę wiadro od popiołu. O. Idziemy na podwórek. Albo ja pierwszy będę iść. Idziemy na podwórek. Pokażę, gdzie ja wysypuję popiół. O. Idziemy. Puste wiaderko. Jest już. I idę rozłożyć w piecu. A inaczej rozpalić. A później pokażę jeszcze piłę mechaniczną. Zresztą trzeba dokładnie wyczyścić piec. Bardzo dokładnie. A tu w drzwiczkach palenieckowych jest takie przegródki, że jak zamkniesz tą przegródki, to nie ma cugu. A jak otworzysz, to jest lepszy cug. Lepszy cug, to się nazywa lepszy ogień idzie. Lepszy ogień idzie. I teraz trzeba iść gazetki wziąć stąd. O. 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 I gazetki tu położę. Gazetkę na pół. Kto ma przyjechać? Samochód przyjechał. Szanowni Państwo, przepraszam bardzo, ale musiała być przerwa. Z tego powodu, że przyjeżdżają do mnie niedźwiedziele. I dalej muszę rozłożyć w piecu. Włożę papierek, gazetki. Tak się zwija do piecka. Do piecka, do piecka. O. O. O, teraz narąbanych drzewek, o, bierze się cieniutkich, o, o, drzewa suchutkie, o, jak sól, o, o, aha, jeszcze, dykty trzeba trochę położyć, o. Papieru. O. 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 O.
No. Teraz polanka włożę. O, żeby było. O, jeszcze trzeba polanek ułożyć. Wziąć. O, jakieś suchutkie. O. Teraz trzeba poszukać folii kawałek. Folii nie. Folii się nie pali. Piec się zawala, już folię. Dobra. O, masz. Na drzewkę. O, ten można wsypać. Nie, ja to muszę ułożyć. To. O, najwyższy. O. O. Ładnie poukładać. Nie spalony. Niech się pali się. O. Folię, o. O. Ty wcześniej butelkami o. palił. O. No to. A reszta? Ty taki pójdzie. Wielki gospodarz. Tam. Ty gospodarz. O. Drewienko małe. Na kupcie i a później przez mostkę wziąć, zmieść, żeby na blacie było czysto, śmieci nie było. To jak dziadek, to ja na wsi miałem to właśnie, to dziadek tak samo robił. Fajerki położyć na miejsce. O. A teraz będę wybierać popiół. A gdzie makaron był? Tyle opakowań. A szukaj gdzieś. No gdzieś. A szukaj. Tutaj makaron jest. W garku. Ja nie jadłem makaronu. Nie jadłem. Bo syrówkę się nie zjadł. Makaronu nie ma. O tutaj półce były makaronu. Ja zaraz znajdę. Tylko wybiorę popiół. No. No. Podduwalnika, to się nazywa podduwalnik. Nie popiół. O. Szczotkę dużą, szufelkę. Na większym czonku. I to tu. Wyniosę popiół na podwórek, postawię i zaraz przyjdę i biorę, o, otwieram drzwiczki, ciach, 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 ciach i już poszło ogień do komina. I widzicie,
Szanowni Państwo, kochani moi, tak to codziennie praca u mnie jest. A co ja nie... Ja wczoraj nie rozpaliłem w piecu, i Wojciech nie rozpalałem też. Przepraszam bardzo. To ja nic nie robię, mam dwie lewe ręce. I Wojciech też rozpala, ale nic nie robię. Moja praca i Wojtka, taka praca nasza jest. Codziennie. Nasza taka praca, codziennie. O, jest. Że ja muszę popiół wybrać. Wojtek musi wybrać pracę z pieca kaprowego. I wtedy zakończy się nasza praca, godzina 22, 23 i wtedy idziemy sobie spać. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja z tobą nie śpię. I tak dalej. No. Dzień dobry Państwu znowu. Chcę pokazać piłę husqvarna. Piły husqvarna to jest najlepsze piły do pracowania w lesie, wszędzie. Piła husqvarna jest zbudowana z łańcucha, z prowadnicy, to jest prowadnica. Tutaj zakłada się łańcuch, ochrona łańcucha, tu śrubki dwie, obracam. Tu hamulec ręczny, piły. Jak tą stronę podejść, żeby było słychać trzask. Taki. Jak słuchajcie teraz, przerwę mowę, a zobaczycie. Trzask to jest zahamowany łańcuch, że nie będzie się kręcić. Teraz odblokowacie łańcucha. W tą stronę. Tą. Stajesz. Bierzesz. Trzask. Znowu taki. Musi pójść trzask. Dalej. Sanie. Wyciągasz, bo nie nieruchomisz piły, jak nie wyciągniesz sania. Włącznik włączasz, też nie nieruchomisz. Bierzesz za to, ze sznureczek ten, trzy razy, później pokażę jak to się robi, dalej. Ciągniesz na staniu. Na staniu tym o. O. Jak tak brrr zrobi, brrr, to wtedy piła, jeszcze raz szarpnąć trzy razy i wtedy piła zacznie pracować. I tu jest włącznik i samo stanie się chowa. Jak tutaj przyciśniesz ten o, o, po spodem, to stanie samo się schowa, się raptownie, automatycznie. I później, jak jest odblokowany już łańcuch, piła pracuje. Normalnie piła zacznie pracować. Co jeszcze? Zbiorniczek paliwa, trzeba paliwa wlać tyle pod sam koreczek, a żeby wystarczyło paliwa na piłowanie pracy drzewa, olej, mieszanka na łańcuch, stąd pobiera łańcuch olej, żeby nie zatarł się. Tu też musi być olej pod dostatkiem, pod koreczek, żeby miała piła silnik co pobrać. Dalej. Trzeba czyścić filtr. Odkręcasz tą śrubkę i pod tym deklem, i tu śrubka jest, pod tym deklem siedzi filtr. Filtr. Trzeba jego często i gęsto czyścić. Przeczyszczać. Bo jak piłujesz, to jest wiórki, pyłek taki, wiórek. I tutaj, jak ten filtr powietrza jest zanieczyszczony, to niedokładnie pracuje piła. Później, co jeszcze jest? Tutaj jest, pod tym, zębatka tu jest. Też trzeba sprawdzić zębatkę, bo jeżeli nie, to będziesz miał łańcuch zwalony. Tak. Zepsuty będziesz miał łańcuch. Łańcuch musi chodzić po zębatce. A teraz pokażę, jak się uruchamia piłę. I pokażę. Nogą trzeba nadepnąć tu, na stopkę. Tą nogą, prawą. Odstąpić lewą nogę dalej. Bierzesz za ten sznurek.
Ciągostanie. Łącznik włączony. I... trzy razy. I to jest praca piły. Usłarny. Znam się z tego powodu, że sam nawet naprawiałem i pracowałem. Jestem, mam uprawnienie na drwala, że mogę, spuszczałem kiedyś nie tym samochodem, jeździłem teraz tylko dnyską i miałem pod sobą ludzi wiele, jak tacy się co powiem, żył mama, brat, to prowadziłem zakład leśny. Spuszczanie drzew, pielęgnacja drzew i różne było u mnie. I szanowne państwo, kochani moi, tak wygląda u mnie praca z piłą. I dziękuję bardzo. Kto chce, może przyjść do mnie na naukę, jak naprawiać piły, jak wszystko. Sam naprawiam piły. Nie mam tylko warsztacie do oszczania łańcuchów, ale kupię maszynkę do oszczania łańcuchów. Sam będę oszczyć łańcuchy. Wiem jak oszczyć, wiem jak wszystko. Tylko jak będę pieniążki, kupię oszczarkę do łańcuchów, bo tak to się nazywa się. I zamontuję na ścianie w warsztacie i będę oszczyć sam, własnoręcznie. I ogłoszę się, że naprawę pił i spalinowych. Husqvarna, sztyl, bo sztyla piło nie różni się od husqvarny. Nic ci nie różni się. Tylko troszeczkę innym tam rzeczą. Jak będę miał w rękach husqvarnę, nie to sztyla, przepraszam, bo to jest husqvarna mam, to pokażę wam budowę całej sztyla. I na razie tyle. Dziękuję bardzo.